Szymano siemano! Dzisiaj zapraszam Cię na fragment rozmowy z Krzysztofem Jędrzycą, którą przeprowadziłem w środę 7 kwietnia na żywo na kanale Przeprogramowani Live. Zacznę od tego, że jestem pod mega wrażeniem tego, jak solidnie Krzysztof przygotował się do naszej rozmowy. Przekazał tonę wartościowych informacji o tym, jak uczyć się w sposób efektywny. Z tego fragmentu dowiesz się, jak Krzysztof podchodzi do przyswajania i organizacji wiedzy. Jego system jest naprawdę świetnie przemyślany świetnie radzi sobie z natłokiem informacji, jakie trafiają do każdego z nas za pośrednictwem internetu i nie dość, że on sobie z tym natłokiem świetnie radzi, to potrafi te wszystkie informacje we właściwy sposób zorganizować i następnie wykorzystać je do realizacji konkretnych projektów. Czy to projekt związany z nauką programowania, czy też z działalnością w internecie, czy też życiem prywatnym. To jest naprawdę uniwersalne podejście. Jeżeli okaże się, że jesteś zainteresowany implementacją takiego systemu w Twoim życiu, to w opisie filmu znajdziesz link do artykułu Tiago Fortek, który jest pomysłodawcą całego podejścia, z którego korzysta Krzysztof. Cała nasza rozmowa trwała przez dwie godziny. Poruszyliśmy w tym czasie wiele istotnych tematów, czy to planowanie rozwoju programistycznego, czy też właśnie przyswajanie organizacja wiedzy, czy też dlaczego naszym zdaniem tak istotne jest dzielenie się wiedzą w internecie, niezależnie od poziomu doświadczenia, dlaczego właśnie warto prowadzić bloga, czy też podcast, czy też kanał na YouTubie i też jak radzimy sobie z rozproszeniami, które no, odciągają nas w dzisiejszych czasach w sposób bardzo skuteczny od produktywnych aktywności, od nauki. Moim zdaniem warto tę rozmowę przesyłać w całości. Możesz ją sprawdzić na kanale przeprogramowani live, bądź też w formacie audio na Spotify i innych platformach podcastowych. Zanim oddam głos Kryścowi, jeszcze dwa szybkie ogłoszenia parafialne. Ogłoszenie numer jeden: zachęcam Cię do zapisania się na przeprogramowany newsletter. Od 9 tygodni wysyłamy go w nowym formacie. Co piątek trafia do Ciebie 6 linków, 3 techniczne, 2 rozwojowe, jedna niespodzianka. Newsletter ma świetne wyniki, jeżeli chodzi o Open Rate i Click Rate. Wielu z Was odpisuje do nas, pisząc, że super, że chce więcej. Więc moim zdaniem warto być na tej liście. Nie warto przegapiać tego typu materiałów. Gwarantujemy zero spamu, jeden mail w tygodniu. Tyle z naszej strony. A ogłoszenie numer 2 jest związane z kursem Opanuj JavaScript. Od 26 kwietnia do 30 kwietnia otwieramy zapisy na czwartą edycję kursu. Jeżeli chcesz się uczyć JavaScriptu w sposób praktyczny, pod okiem moim przemka i Adama, no to masz ku temu kolejną okazję. Jeżeli nie chcesz przegapić tego okienka, to zapisz się na listę mailingową kursu na stronie przeprogramowani.pl łamane na kurs Myślnik JavaScript. Tam znajdziesz informacje o tym, że jest możliwość zapisu oraz otrzymasz kod promocyjny, dzięki czemu cena kursu będzie dla Ciebie niższa. Tyle w temacie. Teraz zapraszam na fragment rozmowy z Krzysztofem Jędrzycom. O przyswajaniu i organizacji wiedzy. Enjoy. Daniel pyta nas o to, jak wygląda proces przyswajania i zapamiętywania wiedzy. No to tak się składa, że to jest kolejny temat, który w ogóle chcemy tak szerzej poruszyć. Dość dość jakby skupimy się na, na temacie notatek, bo to jest coś, czym Krzysztof się. Nieźle zna, a na czym ja się praktycznie nie znam wcale, dlatego chciałbym też trochę tej wiedzy zdobyć dla siebie. Nie ukrywam. No i powiedz, Krzysztof, w ogóle skąd to twoje zainteresowanie notatkami? Dlaczego twoim zdaniem to jest istotne? Dlaczego gdzieś tam wszedłeś w ten temat głębiej? To jest, to jest dobre pytanie. Mi się wydaje, że po prostu robiąc notatki łatwiej zapamiętać różne rzeczy, łatwiej ustrukturyzować sobie jakąś wiedzę i łatwiej to po prostu zapamiętać i potem coś z tego utworzyć. No i w momencie, jak coś tworzymy, no to też przy okazji zapamiętujemy. Bo jak gdzieś tam stare powiedzenie mówi, że jak chcesz się czegoś nauczyć, no to musisz kogoś tego nauczyć, czy, czy jakoś tak. Różne są odmiany, więc dla mnie notatki to jest jakby taki pierwszy krok do tego, żeby utrwalić sobie coś, co przeczytałem. I ja ogólnie notatkami, wydaje mi się, że ja przerobiłem wszystkie systemy takie najbardziej znane do robienia notatek, jakie istnieją, łącznie z tymi analogowymi, bullet journalingiem i tak dalej i bullet journal bardzo długo bardzo długo używałem i bardzo dobrze mi się sprawdzał zwłaszcza jak trzeba było pracować z kimś i trzeba było robić jakiś brainstorming ale też przerobiłem wszystkie programy gdzieś tam zaczynam od Trello potem jakieś Evernote robiłem podejście do Evernota na, z podziałem na foldery z podziałem na tagi to chyba Michael Hyatt czy, czy ktoś taki wymyślił jakiś tam swój system oparty o tagach Potem trafiłem na taką fajną aplikację, bardzo prostą, która się nazywa Workflowy. To jest ta, którą widzieliście tutaj gdzieś na screenie. To jest po prostu lista kropek i zagnieżdżonych kropek, i to u mnie bardzo dobrze się sprawdzało, bo ja jestem prostym człowiekiem i proste takie rzeczy u mnie dobrze działają. No i potem taki system, który sobie gdzieś tam zbudowałem o te Workflowy, po prostu na grupowanie notatek po jakichś tematach, zainteresowaniach, którymi, które gdzieś tam mam. Działało bardzo długo i dzięki niemu mogłem przez długi czas dowozić różne rzeczy: jakieś prezentacje, jakieś pisy na blogu, e, no, no, różne rzeczy, które po prostu chciałem stworzyć, no i też pomagały mi się czegoś nauczyć. Czyli to wszystko, o czym wspominaliśmy wcześniej, e, jakby ustalanie sobie roadmapy, wypisywanie sobie linków, e, wypisywanie sobie na zapas tych rzeczy, gdzie mogę znaleźć jakąś informację, gdy ją będę potrzebował, e, no to to działało bardzo długo, prze, przez kilka lat. Ale w momencie, kiedy zacząłem pisać własnego bloga tak na serio w tamtym roku, no to ten system przestał działać. Głównie dlatego, że ilość rzeczy, którą gdzieś tam musiałem tworzyć, znacznie się zwiększyła. Bo prezentację można zrobić od czasu do czasu. Jak ktoś mi powie, zrób prezentację o cod no to ja sobie spojrzę w moje notatki o code review, bo wyciągam te rzeczy, które są potrzebne i sobie zrobię tę prezentację. Ale w momencie kiedy zaczynamy pisać jakby tak no co tydzień jakoś regularnie o tym co chcemy powiedzieć no to zaczyna być ciężko to wszystko znaleźć to wszystko bo dużo rzeczy jest po prostu w głowie nie zapisana i trzeba sobie po prostu przypominać. Jest taki, u mnie pojawił się taki problem czystej kartki że wiedziałem że jest jakiś temat wiedziałem że się na nim znam ale przypomnienie sobie wszystkiego co wiem na ten temat i znalezienie wszystkich tych miejsc o których czytałem no zajęło bardzo dużo czasu. No i postanowiłem, że coś muszę z tym zrobić, bo to jest strasznie męczące. No i tak się złożyło, że w tamtym roku stała się popularna taka aplikacja Notion. No i Notion pozwala to jest dość ładna aplikacja, która w sensowny sposób po, pozwala tworzyć, przechowywać wiedzę, tak naprawdę. Nie wydaje mi się, że to jest dobra aplikacja do zarządzania taką osobistą wiedzą, ale dość dobrze pozwala ją gdzieś tam ustrukturyzować, podzielić, ładnie wygląda i tak dalej. No, i dzięki temu, że odkryłem Notion, odkryłem takiego gościa, który się nazywa Tiago Forte, który ma taki swój system, swój system organizacji, który się nazywa Para. I on jest częścią takiego wielkiego systemu, który on gdzieś tam uczy w swoim kursie: Building the Second Brain. No, i jak zacząłem czytać o tym systemie, no to zupełnie zmieniło to moje podejście do tego, jak podchodzę do zarządzania tymi notatkami czy zarządzania, to już przestało być zarządzanie notatkami to po prostu zaczęło być tworzenie rzeczy na podstawie tych rzeczy, które zebrałem w moim systemie do notatek i jakby takim centrum tego systemu jest właśnie ten system PARA, który zakłada, że dzielimy sobie nasz system notatek czy w ogóle czegokolwiek, co przechowujemy na cztery części, na projekty na, czyli projects, areas resources and archive archive wiadomo to jest jakieś archiwum rzeczy, które już dokończyliśmy Projekt to są projekty, tak jak ja tam mówię, na przykład e, nauczyciel generatorów s 6 To jest jakiś jeden mały projekt i to trafia do projektów, i to jest taka rzecz, którą możemy, ona jest bardzo actionable. Jakby to jest podział taki po actionability, czyli te rzeczy, które są wyżej, w tym, w tym para, to jest P, A, R, A. te, które są wyżej, one jakby można działać od razu z nimi, te, które są niżej, jakby można z nimi działać trochę od czasu do czasu, albo w ogóle no i na samej górze są te projekty można z nimi działać na co dzień, potem mamy takie rzeczy jak areas, czyli obszary odpowiedzialności i tu mogą być takie notatki związane właśnie z jakąś księgowością, notatki związane z twoim kotem, jakby jakieś takie rzeczy, które, z którymi nie musimy nic zrobić, ale gdzieś musimy je trzymać I, i takie właśnie obszary, one najczęściej nie mają deadline'u, tylko kończą się kiedyś same jak na przykład umrze kot, no to zamykamy ten obszar i, i koniec albo jak oddamy kota, bo nas denerwował Projekty najczęściej mają jakieś deadline'y, które sami gdzieś tam sobie ustalamy. No i trzecia rzecz to są jeszcze resursy. I resursy to są najczęściej jakieś obszary zainteresowań, hobby. I to mogą być takie rzeczy jak lista najładniejszych miejsc w Polsce, najnowsze trendy w reakcie albo lista książek o tape I tu są właśnie takie rzeczy typu: jeśli chciałbym się dowiedzieć czegoś o aws ie to gdzie szukać? I to są resursy, bo to nie jest jakiś konkretny projekt, z którym my chcemy coś zrobić to nie jest jakiś obszar odpowiedzialności, choć może być, bo jeśli to jest twoja praca i od czasu do czasu tam zaglądasz, no to musisz gdzieś mieć to zapisane, więc to może być ewentualnie albo w tym obszarze odpowiedzialności, albo w tych zasobach. Resursy to najczęściej są takie rzeczy, które jak ktoś ci powie, hmm, podziel się tymi informacjami, no to ty możesz po prostu zrobić copy link ze swojego personalnego systemu i mu przekleić bo to nie są żadne wrażliwe dane, to są takie rzeczy, którymi no bardzo łatwo można się podzielić i Wierzę, że nic złego tam nie wypłynie. A projekty i obszary to są bardziej takie prywatne notatki, które już, którymi ciężej się podzielić i trzeba by je jakoś obfuskować, żeby tam nie zdradzić za dużo. No i ten system on jest o, o tyle fajny, że można go odzorować praktycznie we wszystkim, co robimy. Czyli można to odzorować fizycznie, możemy jakieś segregatory porobić, możemy to odzorować w mailu, na Gmailu możemy sobie zrobić po prostu foldery, do których to przerzucamy. Można to odzorować w vernocie, w takim workflowie. Ja to mam wzorowane też na Google Drive'ie i na Dropboxie. I teraz po prostu, jeśli chcę coś zorganizować, no to zniknął mój projekt, gdzie coś powinno siedzieć. No bo ja się zastanawiam, gdzie chciałbym się na to natknąć następnym razem. I to jest taki mój największy shift, jeśli chodzi o te notatki. Bo jeśli mam jakiś, wiem, artykuł, czy jakąś książkę, i jakieś notatki, no to się zastanawiam. Czy mi to pomaga i gdzie chciałbym to zobaczyć następnym razem? Jeśli to jest jakiś projekt, no to wrzucam to od razu do tego projektu i następnym razem jak chciałem do tego projektu, no to mam już gotowe wszystkie materiały, które zebrałem pod tym projektem no i mo mogę po prostu dalej cisnąć i robić, co tam jest do zrobienia, ale jeśli to mi nie pomaga, no to wrzucam do tych resursów. I u mnie taki przykład to jest React. React to nie ma żadnego projektu związanego z Reactem, ale tak jak mówię, cały czas chcę zostać w tej pętli tego ekosystemu, wiedzieć, co się dzieje. Więc traktuję to jako obszar zainteresowań bardziej hobby i przerzucam wszystkie notatki z tym związane do resursów. Jeśli chciałbym kiedyś, żeby z tego był jakiś projekt, no to po prostu sobie to przeciągnę, czy cokolwiek z tych resursów do, do projektu. Zrobię z tego projekt, czy tam nawet zlinkuję, bo wcale nie trzeba tego przemieszczać. Zależy jakiego tam programu też się używa. No i mogę po prostu dalej z tym działać. I to jest jakby taki. Jeśli chodzi o organizację, to jest taki mój pierwszy, pierwszy system. I tutaj jest też ważne coś takiego, że ten system jest fajny dla programistów bo można z nim działać tak samo jak z kodem czyli nie trzeba wszystkiego robić od razu idealnie, nie musi być wszystko poukładane tak super tak super poukładane jakby, jakby nie musi być od razu idealne i perfekcyjne, tylko możemy stosować zasadę skauta i zrobić taki continuous refactoring czyli jak się natkniemy na jakąś notatkę następnym razem gdy ją widzimy widzimy, że coś jest nie tak, no to poprawiamy, przestawiamy, umieszczamy w innym miejscu i po prostu robimy taki mały refaktor i za każdym razem jak, jak się tak działa z tymi notatkami, no to one się automatycznie choose in time, układają w te miejsca, w których powinny być no i łatwiej się po prostu z tym pracuje. Nie ma czegoś takiego, że nagle masz tysiąc rzeczy gdzieś tam w inboxie i teraz co z tym zrobić, gdzie to wrzucić i jak z tym działać, to są proste kryteria, w czym mi to pomaga, jeśli mi to w niczym nie pomaga, to w ogóle tego nie, nie zapisuję, jeśli bardzo łatwo to potem znaleźć w internecie, to też w ogóle tego nie zapisuję, tylko jeśli to jest faktycznie taka wartościowa wiedza, którą mógłbym, którą ciężko zdobyć, no to ona gdzieś tam ląduje, wrzucam ją tam, gdzie chciałbym zobaczyć następnym razem, no i następnym razem jak tam jestem, no to po prostu korzystam albo nie. I też często się zdarza, że po jakimś czasie to nie spełnia, nie, nie spełnia tej próby czasu, no i to po prostu wyrzucam. Jeszcze jedną rzecz, którą robię, żeby łatwiej się z tym działało, to jest e, maksymalnie ułatwiam sobie powrót do danej notatki, czyli jak już coś wrzucam do tego systemu, bo ja, a ja akurat używam Workflowy, no to zapisuję dlaczego to wrzuciłem i co bym chciał z tym zrobić. E, zapisuję takie rzeczy, kto mi to polecił, e, jakby jakie tu są ciekawe informacje, e, w jakich okolicznościach to zobaczyłem i, i co chcę z tym zrobić dalej. Ja akurat sobie wrócę, jak mam na przykład takie rzeczy do przeczytania, to wrzucam sobie też taga to read, albo to watch. Ja jak mam ochotę sobie coś poczytać, albo coś obejrzeć, no to mogę po prostu wyfiltrować wszystko po tym tagu. No i niezależnie, gdzie to jest w tym całym systemie, no to i tak to znajdę, bo po prostu sobie filtruję. I to jest taki, ja to nazywam, że to są notatki takie nastawione na output, bo wszystko, co zapisuję, i wszystko, co, co z nimi robię, jest nastawione na to, żeby coś potem. Z tego zrobić. Nie traktuję tego jak bibliotekę, tylko bardziej jak, jak fabrykę. To też Tiago Forte właśnie o tym mówi w tym swoim systemie, że jest taki mentalny shift z biblioteki, w której trzymamy rzeczy i w sumie nawet nie wiemy po co i komu się to przyda, na fabrykę, gdzie my produkujemy jakieś rzeczy, które są dla nas wartościowe i dla nas przydatne. Ja w pewnym momencie, jak nie korzystałem z tego systemu, no to dochodzi do takich sytuacji, że Miałem poketa, w którym to jest taka aplikacja, gdzie można przechowywać jakieś różne artykuły, to nie wiem, czy znana, czy nie. Czytam Insta No i miałem w tym pokecie tysiąc pozycji, tysiąc pozycji, których nie przeczytałem, z czego większość była już przeterminowana, która nie miała żadnego sensu, więc po prostu pewnego piękne, piękne, pięknego grudniowego dnia, siadłem do tego wszystkiego i zacząłem wywalać po kolei te rzeczy, które są nieistotne i się okazało, że koniec końców tam jest może z 80 linków, które są sensowne. Więc teraz podchodzę zupełnie inaczej i zapisuję te rzeczy tylko i wyłącznie w workflowie. Nie na Kindle, nie w pokecie, nie gdzie indziej, tylko zapisuję w tym moim systemie do notatek, taguję, co chcę, co chcę z tym zrobić następnym razem. No i staram się mieć po prostu przypisany do tego jakiś projekt, a jeśli to nie jest jakiś projekt, to sprawdzam, czy to jest obszar odpowiedzialności, czy może jakieś hobby.